Ten film powstał dzięki wsparciu naszych patronów na Patronite YouTube. Dziękujemy. Witajcie, moi drodzy, w kolejnym materiale na naszym kanale. Dziś będziemy omawiać sytuację burzową i sytuacje z silnymi opadami deszczu w Polsce południowo-wschodniej, a szczególnie w województwie małopolskim, tam sytuacja może być dosyć niebezpieczna, ponieważ modele numeryczne mówią, że tego deszczu tam dosyć dużo może spaść. O tym oczywiście za chwilę, bo na początku wasze raporty i zaczniemy od... No, to groźnie nawet wyglądającej komórki burzowej, która znajdowała się w okolicach Kędzierzyna Koźla, przyniosła przede wszystkim bardzo silne opady deszczu skutkujące zalaniami. Ten deszcz wystąpił chociażby właśnie w samym kędzierzynie Koźlu, zalewając między innymi szpital. Jak czytamy. No, powiem wam szczerze, właśnie ta duża wodność atmosfery powoduje, że te burze są bardzo zasobne w wilgoć. Zerknijmy sobie jeszcze na bardzo ważne zdjęcie. Zdjęcie przedstawiające lej kondensacyjny, dosyć dobrze wykształcony. Ten lej kondensacyjny pojawił się w miejscowości Książ Wielki w województwie Małopolskim gratuluję tego zdjęcia panu Marcinowi. Kawał fajnej zdobyczy. No, i z tego co wiemy, nie miał kontaktu z Ziemią, ale oczywiście warto o nim wspomnieć. Przejdźmy jeszcze do Rzeszowa. Tutaj wystąpiła komórka konwekcyjna dająca intensywne opady deszczu. Tu bardzo dobrze widzimy, czym jest punktowość i lokalność opadów deszczu, bo w jednym miejscu pada, ale zaraz w drugim ten opad nie występuje. Dziś, czyli w Dziś, czyli w poniedziałek, opady deszczu, przede wszystkim w Polsce Wschodniej i Centralnej, występowały, ale potem będą występowały dosyć, dosyć mocno w Polsce Południowej. Zerknijmy sobie na zdjęcie satelitarne, zobaczmy, co tutaj się dzieje. No i co my tutaj przede wszystkim widzimy? Uwaga zwraca nam naszą te zachmurzenie, które się tutaj znajduje. Jest to klin wysokiego ciśnienia sięgający aż do Polski Zachodniej. On przypomina. Swoją budową, znaczy tym, co się w jego centrum dzieje, przede wszystkim taki zimowy, zgniły wyż, a przede wszystkim dlatego, bo w Polsce Zachodniej chociażby mamy zachmurzenie piętra niskiego bądź piętra średniego, do tego w wielu miejscach występują mgły i przez cały dzień nie było słońca, mimo tego, że tam pogoda jest wyżowa. Inna sytuacja występuje w Polsce wschodniej, gdzie pojawiły się w poniedziałek burze. Burze występują na południe od naszych granic. Związane są one z tym właśnie niżem, który przyniesie u nas intensywne opady deszczu w najbliższych godzinach. Moi drodzy, przejdźmy od razu do tego, co będzie działo się we wtorek. Zaczniemy od sytuacji barycznej, no i tutaj musimy zwrócić uwagę właśnie na te niże, znajdujące się na wschód od naszych granic, bo ten niż, który przyniesie nam te opady deszczu w Polsce południowo-wschodniej, on przemieszcza się w tym momencie z nad Chorwacji w kierunku chociażby Węgier i następnie w kierunku Ukrainy zachodniej i pogranicza ukraińsko-białoruskiego. W Polsce zachodniej będziemy nadal mieli klin wysokiego ciśnienia, tam opadów być nie powinno, natomiast w Polsce południowo-wschodniej Sytuacja będzie lokalnie dosyć niebezpieczna, o czym za chwilę też wam opowiem. Zerknijmy sobie na temperatury. Temperatury już będą zdecydowanie niższe. W dniu jutrzejszym ciepłe, bardzo ciepłe i gorące powietrze zostanie już odepchnięte, ale zobaczcie, gdzie. Zachodnia Rosja cała prawie z takimi wysokimi temperaturami. Ta cyrkulacja wypchnie tą gorącą masę powietrza w kierunku wschodnim i to bardzo mocno ją tam wypchnie, natomiast do nas dotrze chłodniejsze powietrze związane chociażby z niżem znajdującym się na wschód od Islandii i do nas właśnie to chłodniejsze powietrze będzie docierać. Prawie już w całym kraju będzie chłodniej. Po przejściu tego niżu wraz ze strefami zbieżności zadomowi się u nas na chwilę wyż Willy no i pogoda teoretycznie na chwilę się poprawi. Ale zanim to nastąpi, no cóż, noc. W nocy opady deszczu i burze w Polsce północno-wschodniej i centralnej to dosyć szybko będzie zanikać. Już około godziny 23-24 burzy być nie powinno. Komórki konwekcyjne również tam będą zanikać i pojawią się mgły. W Polsce północno-zachodniej i zachodniej w pierwszej części nocy bez żadnych opadów, tylko zachmurzenie, tak jak i poniedziałek, natomiast w drugiej części nocy, szczególnie w województwie zachodniopomorskim, pojawią się opady deszczu. Natomiast najbardziej interesująca sytuacja wygląda w Polsce Południowej, ponieważ tutaj zaczną zwiększać się, może inaczej, zacznie rozbudowywać się strefa opadowa, która dosyć szybko ogarnie województwo małopolskie, województwo podkarpackie, część województwa śląskiego. Będą również tam występowały wbudowane w tą strefę opadową komórki burzowe. Padać lokalnie będzie mocno i praktycznie przez całą noc. Temperatury na północnym zachodzie i zachodzie 13 do 14 stopni Celsjusza i tam powinno być najchłodniej. Na pozostałym obszarze od 16 do 18 stopni Celsjusza. Tam powinno być oczywiście cieplej. Wiatr słaby w całym kraju od 10 do 20 bądź 30 km na godzinę. Przejdźmy do Wtorku. W przypadku wtorku sytuacja na południowym wschodzie nie będzie zbyt ciekawa, z racji tego, że w pierwszej połowie dnia intensywnie nadal będzie padać w województwie małopolskim, w województwie podkarpackim, na południu województwa śląskiego. W zależności od tego, jak ten, jak ten niż zbliży się do naszych granic, tak te opady będą bardziej wypchnięte albo na północ, albo na południe. W każdym razie, przed tą główną strefą opadową będziemy mieli linie zbieżności, na których bardzo szybko utworzą się komórki konwekcyjne i burze. Lokalnie te burze będą silne, z intensywnymi opadami deszczu, silnymi porywami wiatru do 60, 70 bądź 80 km na godzinę. No i oczywiście z opadami gradu do 2 cm nawet. Te strefy burzowe będą rozciągały się przede wszystkim od województwa świętokrzyskiego, po południe województwa mazowieckiego i województwo lubelskie. Natomiast ja też zwracam uwagę na strefę burz, bardzo silnych które przejdą przez zachodnią Ukrainę. Dlaczego na to zwracam uwagę? Dlatego bo jeżeli może być szansa na to, że niż będzie przemieszczał się bliżej naszych granic, wtedy ta strefa burzowa z tymi bardzo silnymi burzami zahaczy województwa wschodnie, czyli zahaczy przede wszystkim wschód województwa podkarpackiego i południowy wschód województwa lubelskiego. Szansa na to na tą chwilę nie jest duża, ale warto na to zwrócić uwagę, bo tam również mogą być silne i niebezpieczne burze. W godzinach popołudniowych już ta strefa opadowa powinna nam się rozpadać, powoli przemieszczać się w kierunku północno-wschodnim, na pozostałym obszarze raczej bez większych opadów deszczu. Jeśli chodzi o temperatury, to te temperatury będą po takim chłodnym poranku rzędu 22-23 stopni Celsjusza na południowym wschodzie, a przed tą strefą opadową do 24-25 stopni Celsjusza, w samej strefie opadowej będzie chłodniej, 18-20 stopni Celsjusza. No i wiatr w kraju będzie słaby, od 10 do 20 bądź 30 km na godzinę, ale tak jak wspominałem, tam gdzie będą przemieszczały się komórki konwekcyjne i przede wszystkim burze, te porywy wiatru mogą być silniejsze, do 60 bądź 70 km na godzinę godzinę. Moi drodzy, ja tutaj jeszcze wrócę do poniedziałkowego ostrzeżenia burzowego z racji tego, że Noc z poniedziałku na wtorek nadal jest dostrzeżeniem sieci obserwatorów burz, więc w południe kraju niewielkie zagrożenie burzowe, marginalne zagrożenie burzowe na pozostałym obszarze, prócz województwa lubuskiego i województwa zachodniopomorskiego, więc jeszcze w nocy te burze mogą występować. No i wróćmy jeszcze do burz, jakie będą występowały we wtorek. Tak jak wspominałem, w pasie od województwa świętokrzyskiego po południe, południowy wschód województwa mazowieckiego, Północ z województwa lubelskiego te burze mogą być lokalnie dosyć intensywne, ale to na pewno nie będzie to, co będzie nad Ukrainą. Tam sytuacja naprawdę będzie niebezpieczna. Tym bardziej, że energia potencjalna dostępna drogą konwekcji, właśnie na tamtym obszarze, to ponad 1500 Juli na kilogram. W Polsce, jak widzimy, energii potencjalnej będzie zdecydowanie mniej 600, 800 do 900 Juli na kilogram. To wystarczy do tego, żeby te burze były dosyć silne, natomiast nie będą aż tak niebezpieczne jak właśnie na zachodniej Ukrainie. Z drugiej strony zobaczcie jak blisko będą naszych granic, więc tak jak mówię, jest szansa na to, że niektóre z tych burz dotrą do krańców południowo-wschodnich. Wodność atmosfery, tutaj przede wszystkim troposfery, będzie duża, szczególnie właśnie na obszarze Polski południowo-wschodniej, więc tutaj ta wydajność w tych komórkach burzowych opadów również będzie duża. No i właśnie te Opady, o których za chwilę będę mówił, będzie im towarzyszył również grad w przypadku komórek burzowych i superkomórek burzowych w Polsce, akurat do jednego bądź maksymalnie 2 cm, ale zobaczcie właśnie tutaj te krańce południowo-wschodnie. Tutaj lokalnie, jeżeli burze będą się pojawiały silne do 3 cm, grad może spaść, ale zobaczcie właśnie, co się będzie działo w tych burzach na Ukrainie. Lokalnie 5 do 6 cm w przypadku bardzo silnych burz, które właśnie tutaj są prognozowane. No i właśnie akumulacja opadów, jaka będzie od dnia dzisiejszego do wtorku, do wtorku, do godzin wieczornych, przede wszystkim Polska Południowa i tu najważniejsze dwa miejsca, województwo małopolskie i południe województwa śląskiego. Tam według modelu Swiss HD 4 na 4 nawet do 90 mm może spaść do wtorkowego wieczoru deszczu. To jest bardzo dużo dla obszarów, które, no już tak jak wspominałem wcześniej, mają glebę dosyć mocno wysyconą. Tak widzi model Swiss HD, a tak widzi model Icon. Południe województwa małopolskiego do 140 mm. To jest jedyny model numeryczny, który. Wy w tym momencie pokazuje nam tak duże ilości, więc nie możemy tego brać na serio. Wydaje się, że będzie to od 40-50 do 70-80 mm, to i tak jest bardzo dużą ilością właśnie dla województwa małopolskiego. Tutaj sprawdźmy sobie model ECMWF i widzimy południe województwa małopolskiego, również zachód województwa podkarpackiego z ilościami opadów rzędu 60 do 70 mm, więc. Pod tym kątem modele numeryczne się pokrywają. Zerknijmy raz jeszcze tym razem już bezpośrednio na województwo małopolskie. No i mamy Nowy Targ, tutaj przede wszystkim Nowy Sącz i mamy Bielsko-Białą. Tutaj właśnie na tych obszarach ilość tego deszczu, prognozowana będzie największa i tutaj będzie najniebezpieczniej, więc osoby tam mieszkające zwróćcie uwagę i po prostu się przygotujcie, że tam może być bardzo niebezpieczny dzień, jeśli chodzi o wtorek. Tu zerkniemy jeszcze sobie raz na model Icon. Tak jak mówię, Icon bardziej przemieszcza tą główną strefę opadową w kierunku nowego sencza, nowego targu, ale te 142 mm są oderwane od wszystkich innych wyliczeń, więc tak jak mówię, nie będzie raczej takich ilości, trzeba to zmniejszyć do. 60, 70, 80 mm, co nie zmienia faktu, że tu na tym obszarze, właśnie południa województwa małopolskiego, to będzie nadal bardzo dużo. Model ECMWF jest pod tym kątem bardziej stonowany, 60-65 mm w okolicy nowego targu, w większych okolicach na południu województwa małopolskiego. 40 do 60 mm i to jest taki lepszy dla nas scenariusz, i jeszcze mamy scenariusz modelu GFS. Również tutaj na południe od Nowego Targu widzimy 60 do 70 mm, a w wyższych partiach góry zapewne 80 do 90 mm. No, wygląda to bardzo niebezpiecznie, mimo wszystko będzie to skutkowało lokalnymi zalaniami, podtopieniami. Tak jak mówię, uważajcie, mieszkańcy tych terenów, na siebie i nie bagatelizujcie ostrzeżeń, jakie będą się pojawiały, bo Faktycznie idzie dosyć dużo deszczu w wasze regiony. A Was wszystkich zapraszam do wsparcia naszej pracy poprzez subskrypcję naszego kanału. Możecie również wesprzeć ten kanał poprzez przycisk wesprzyj na bezpośrednio na stronie na YouTubie bądź poprzez Patronite. Zapraszam do instalacji aplikacji Monitor Busz, żeby być na bieżąco pod kątem burz, żeby być ostrzeganym przed burzami, i zapraszam na stronę obserwatorzy.info, gdzie znajdziecie najnowsze informacje. I najnowsze prognozy burzowe. Życzę Wam dobrego dnia, dobrego wieczora. Pozdrawiam.